faktycznie Jarosławia nie grała najgorszych zawodów. To zespół, który potrafi utrzymywać się między innymi przy piłce i grać futbol nie najgorszy dla oka. I tak zapytam o przyczyny niepowodzeń. Jest pan w stanie zdiagnozować, dlaczego Jarosławia... To jest bardzo proste. Jaki jest zespół, który stracił najwięcej bramek w lidze? Jarosławia. Ile? 30. W ilu meczach? 16. To wszystko panu powiedział. Tu musi przyjść trener, który będzie starał się naprawić najpierw przeciekający dach, który jest i który nie pozwala cieszyć się ze zwycięstw. Bo olbrzymim plusem tego zespołu jest to, że potrafi kreować sytuacje, potrafi wykorzystywać albo zamieniać na bramki. Natomiast z nieznanych mi do tej pory przyczyn traci bardzo dużo bramek.